przysłał. Głowa dostał czerwoną. Zamknięci są, dawaj, dawaj! Lecy lewa, kapek!
bliżej! Się chyba kłębi da. Dawaj tutaj, Błażej, ty musisz tutaj! Tam nie zagra! Czas! Brawo! Ciąć!
Sam jedziesz. To szybko ma co było, nie? Tak pan był na bramku wtedy, nie? Też bramka wtedy, no. Wtedy ze Sulewa. Bramkarz wyprostkował i dobili, no. O, to jest coś w tym stylu było, nie? Tylko, że bramkarz wyprostkował, a tam dobili, nie? Trochę się broni, nie? Tak, tak.
Dobra, odwracaj się, wej! Chodź, to wej! Mamy 20 minutę spotkania pomiędzy LKS Czarni Rząśnia a Włókniarzem Zelów. Do tej pory nie oglądaliśmy bramek na stadionie w Zelowie, tak więc mamy bezbramkowy remis. Dawaj. Nie, 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 nie
Pracuje! Będzie nas bitą! Z góry! A z kim czy gra? Spokojnie? Z Wyspola? Tylko takich bardziej defensywnych. Stop.
W 28 minucie spotkania drużyna Włókniarz Azelów wychodzi na prowadzenie 1-0, a na listę strzelców wpisuje się gracz grający z numerem 11, Albin Maciejewski. Sędzia był bliżej ten boczny, to widział. Sędzia boczny był bliżej. Przodem do akcji przede wszystkim, nie? No.
35 minucie spotkania żółtą kartką napomniany zostaje zawodnik grający w LKS Czarni Rząśnia z numerem 6. Kacper Lipertowicz. A stara się w polu karnym. Schodzi do piłki. Każda jedna praktycznie. Ja pierdolę. Chodź, 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 ch
Udałaś na temu, nie? Nie.
tylko jest jak prowadzić z celami punktu. Szanowni Państwo, minęła właśnie 45. minuta spotkania pomiędzy LKS Czarni Rząśnia a Włókniarzem Zelów. Znajdujemy się więc w doliczonym czasie gry, który potrwa co najmniej 3 minuty. Się wyhasali, to już czysta obrona. Mieli taki chwilę takie, że